Siemanko, z tej strony Tomasz Gębala i witam Was bardzo serdecznie w kolejnym odcinku mojego wakacyjnego vloga. Jeżeli chcecie zobaczyć, jak męczę Filipa, kiedy żłobki są zamknięte, czy Rudy dokręca salto, jak wykonuje trening przygotowawczy do okresu przygotowawczego i dlaczego Rudy nie rzuca z drugiej linii, to koniecznie obejrzyjcie ten odcinek. Oczywiście też zostawcie łapkę w górę, zasubskrybujcie kanał i zostawcie komentarz tutaj pod tym filmem. Pamiętajcie, oglądajcie Rudego na wakacjach. Ruszyliśmy z placu zabaw takiego wewnętrznego właśnie, gdzie męczyliśmy Niko i Filipa. Poszliśmy teraz do parku trampolin, żeby jeszcze bardziej go zmęczyć, bo to jest dziecko, które jest pełne energii. Bez tego po prostu się nie obejdzie. Trzeba go ciągle męczyć, a jak nie ma żłobka, to jest po prostu dramat. Od 7 rano do 21, jak nie dłużej, ciągle wariowanie, ciągle wariowanie. Dlatego musimy go męczyć w ciągu dnia. Stąd nie wyjdę, Boże Święty. O Jezu Maria. Czekaj. O. Jak ciebie dopadnę, Marcin. O. Wyszedłem. Ostatni raz. Więcej nie nagrywam. A, nie dam rady. Dziękuję. To było tak kaleczne, Tomek, że to nie może pójść do odcinka. Czekaj, Fifi, tata próbuje nam coś udowodnić. Dajże spokój. To już podejście numer dwa. Upa! Tego też nigdy nie potrafiłem. Niczego nigdy nie potrafiłem, bo zawsze byłem drewny. Czemu przegrałaś? Tomasz, bo przegrałam, tak się zdarza. No ale czemu nie trafiałaś? Mam się zacząć pytać ciebie? Czy co? Jak widać, nawet męcząc dziecko, nawet rodzic może się zmęczyć i... No ale to nie było takie mocne, to była bardziej zabawa, przyjemność. Teraz mam chwilę przerwy, tak kilka godzin przerwy w nagrywaniu i po południu biorę Was ze sobą na trening, bo tam mówiliście w komentarzach, żeby więcej treningów było. Na Instagramie też mi to powiedzieliście. Teraz SKM-ka nam przeszkadza, ale nie będę już tego poprawiał, więc... I będziemy mieli trening i Wam pokażę mniej więcej, jak się przygotowuję do okresu przygotowawczego. O krótkiej rozgrzewce ruszyłem pobiegać i przyznam szczerze, jest dramat, dlatego teraz chwilę przerwy i chwilę na odsadkę wykorzystam, żeby wytłumaczyć Wam, co będziemy robili na tym treningu. Przygotowałem około 10 ćwiczeń na całe ciało, bo to, jak mówiłem, ma być trening przygotowujący mnie do okresu przygotowawczego. Jak za trochę ponad 3 tygodnie zaczniemy właśnie ciężki trening, to Krzysiek Paluch już nie da żadnej taryfy ulgowej, nie da żadnej rozgrzewki, tylko będziemy musieli być już gotowi. Ćwicząc nogi, będziemy ćwiczyli tak naprawdę zawsze na jednej nodze. Wykonamy przysiad bułgarski, wykonamy jaskółkę, wykonamy deskę kopenhaską i wykonamy też wspięcia na palce.
wszystko to będziemy robili, żeby aktywować najważniejsze grupy mięśniowe, jak mięsień czworogłowy, mięsień dwugłowy, mięśnie przywodziciele, uda i łydki na mięśnie pośladkowe. I robimy to, będziemy ćwiczyli na jednej nodze zawsze, żeby przyzwyczajać już nogę do tego, do warunków, jakie będą panowały na boisku. Jak widzicie, wykonuję każde ćwiczenie bardzo powoli. Idę w górę powoli i w dół powoli, ponieważ chcę się skupić na obydwu skurczach, jakich mogą pracować nasze mięśnie. Jest to skurcz koncentryczny, czyli ten idący w górę, i koncentryczny. Jest to o tyle ważne, żeby mięśnie potrafiły nie tylko przyspieszać i wychodzić w górę, to jeszcze schodzić w dół i hamować, bo no, jedne i drugie sytuacje zdarzają nam się na boisku. Ćwicząc górę, zrobimy kilka klasycznych ćwiczeń, takich jak pompki, żeby wzmocnić klatkę właśnie tutaj, czy triceps. Zrobimy podciąganie nachwytem, czyli tak, zobaczycie to na nagraniu, żeby wzmocnić górę pleców i biceps aktywować. Do tego zrobimy dipsy, czyli pompki szwedzkie, to żeby mocniej aktywować właśnie nam barki, triceps i dół klatki piersiowej, które są bardzo ważne dla piłkarza ręcznego. Do tego zrobimy proste skłony, tak zwane good mornings, żeby wzmocnić dół pleców i żeby te mięśnie tutaj lędźwiowe też nam popracowały. I na koniec wykonamy ćwiczenie na brzuch zwane martwym robalem, które jest bardzo fajne, bo pozwala nam wzmacniać mięsień poprzeczny brzucha, który jest bardzo często pomijany przez sportowców. I wykonamy ćwiczenie na stożek mięśni rotatorów, żeby przygotować barki do rzucania, bo jak ktoś grał w piłkę ręczną, to wie, że po przerwie zacznie rzucać, to go zaczyna boleć tutaj ręka. Zawsze zaczyna boleć po rzutach i to mnie też regularnie boli, bo zawsze wykonujemy tylko ruch do przodu, do przodu, do przodu, a też ważne, żebyśmy potrafili wykonać do tyłu i żebyśmy ćwiczyli te mięśnie, które przy tym pracują. A że teraz jestem mądry i nagrywam wam, jak pokazać ten trening, to ja się też dzięki temu fajnie przygotuję do sezonu i zadbam o to, żeby mnie ten bark nie bolał podczas okresu przygotowawczego. Jeśli będziecie potrzebowali wytłumaczenia, jak dokładnie technicznie wykonać te ćwiczenia bądź jakiejś pomocy, to dajcie znać w komentarzu. Postaram wam się to wytłumaczyć, a może ktoś też to zrobi inny i mnie też jeszcze poprawi. Najważniejsze, żeby każdy z nas dążył do perfekcji w wykonywanych ćwiczeniach, żeby dawały one jak najwięcej korzyści i nie przeszkadzały tak naprawdę nam w osiąganiu sprawności sportowej i zdrowia. Słucham.
patrząc na to, że Norbi wszędzie wstawił, gdzie tylko mógł, nasz zakład, że mój pierwszy rzut w nowym sezonie to będzie rzut z drugiej linii widły. No i będzie. To będą widły, to będą dobre widły, nie musicie się o to martwić. To... No, chciałem w sumie to... Chciałem do tego powiedzieć coś z mojej perspektywy, bo w sumie każdy mówi, że Rudy nie rzuca z drugiej linii, Tomasz Gębala nie umie rzucać z drugiej linii, a Norbert się z tego śmieje, wiadomo jaki on jest, ale tak się w sumie chciałem zastanowić i chciałem to powiedzieć z swojej perspektywy troszkę. No, trzeba spojrzeć na to z dwóch stron moim zdaniem i z jednej, że w zeszłym sezonie byłem, skupiałem się bardzo mocno na defensywie, bo to było moje główne zadanie. Musiałem zadbać o to, żeby środek bloku był w dobrej formie i przez to dorzuciłem dużo mięśnia, co przy moim wzroście sprawiło, że byłem wolniejszy. Bo musiałem dorzucić mięśnia, żeby dobrze sobie radzić z przeciwnikami, bo praca w środku obrony to jest ciężka charówka, to jest dużo pracy takiej po prostu fizycznej, zderzyć się z jednym, z drugim, obejść kołowego, walczyć, trzeba wytrzymać, trzeba móc nad nimi dominować, dlatego zazwyczaj środkowi obrońcy są silni. To są wyjątki, kiedy ktoś jest po prostu nie jest bardzo silny fizycznie w środku obrony. I musiałem o to zadbać, do tego musieliśmy spojrzeć na to właśnie, że to jest ciężka charówka i że musimy zadbać o moje kolano, o to, żebym wrócił z tej kontuzji, to znaczy wróciłem z kontuzji, już jestem zdrowy i wszystko, ale żeby jednak nie wrócić na stół, żebym zagrał nie jeden sezon na 110%, to znaczy ten poprzedni sezon na 110% i wracam na stół operacyjny, tylko żebym zagrał 5 kolejnych sezonów, na które mam kontrakt, na 100% i dawał wartość zespołowi. Do tego jeszcze musimy spojrzeć z drugiej strony, strony ataku, to mimo że rzut z drugiej linii jest moją największą bronią i patrząc na moje umiejętności jest prawdopodobnie moim największym zagrożeniem, jakie mogę dać w ataku, to nie zawsze jest on taktycznie najlepszym rozwiązaniem i to trzeba na to patrzeć dużo szerzej niż tylko, że o, jestem wysoki, to tylko muszę rzucać czasem. Przy mocnym ataku przeciwnika, przy mocnej agresywnej obronie nie powinienem rzucać i oddawać rzutu na kontakcie, bo to jest po prostu niewygodne. To też trzeba spojrzeć, żebym też nie pchał się do obrony, no ale to jest już kwestia, którą ja muszę poprawić. Ja muszę o to zadbać, żeby to wszystko było dobrze. I przez to, że nie zawsze rzucam, to i nie zawsze, bo uważam, że nie zawsze to jest taktycznie najlepsze albo technicznie, to ludzie mówią, że o, Tomasz Gębala nie spełnia założeń, Tomasz Gębala nie realizuje oczekiwań, albo nie spełnia oczekiwań i nie realizuje założeń. I no, tu trzeba zadać sobie dwa pytania. Jedno, skąd ktoś inny, skąd osoba z zewnątrz zna te oczekiwania? A z drugiej strony, jeżeli ich nie spełniam, to dlaczego mam kontrakt na następne 5 lat? Na to trzeba po prostu patrzeć szerzej. Na razie.